Co zrobić, by to, co jest najważniejsze dla Was dzisiaj, było takie również 14 lipca 2068 roku? To nie jest science fiction. 2068 roku, kiedy przyjdziemy tutaj świętować Wasz złoty jubileusz 50 godów małżeństwa. Jest tylko jeden sposób. Miłujcie się wzajemnie. Kwiaty przechowuje się w doniczkach, antyki w antykwariatach, pieniądze w sejfach, starodruki w bibliotekach, a małżeństwo przechowuje się w miłości. Tylko w miłości. Maksymilian, biorę Ciebie, Paulina, za żonę, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja, Paulina, biorę Ciebie, Maksymilianie, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczasz do śmierci.